Tak i ciąg dalszy filmu. Jesteśmy na kopule w bunkra. Tutaj jestem, zaraz są ściernice, ale jest, jak widać, jest zarośnięte totalnie, to wszystko niewiele pójdzie zobaczyć, bo tu nie chcę wlecieć tam po prostu w dół. Ale jest to, mam to na zdjęciach i po prostu ten... No to jest właśnie ten problem tego wszystkiego dzisiaj, że te bunkry są już tak pozarastane, że w tym okresie letnim po prostu znalezienie ich to trzeba wiedzieć, gdzie szukać po prostu. Druga sprawa, no co tu można powiedzieć? Muszę ponownie zrobić plan tego, bo cały układ jest, zdaje się, całkowicie inny. Tutaj ten tunel OP1 jest bardziej, raczej przeciwlotniczy, dobudowany jest bardziej przy drodze i po prostu jest to tak. Ja myślałem, że po prostu idzie za bunkier, w tamta strona i jest powrót. Także całe po prostu usytuowanie bunkru, to co pokazałem na punkt oporu łagierniki, jest nieco inaczej wygląda i to będzie poprawione. Może po prostu zrobię to w tym filmie, o ile się nie uda po prostu też tego punktu oporu łagierniki przerobić jeszcze na pokazanie tego aktualnego plana. To na razie cześć i teraz idziemy do bunkra przy